Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ4 oczywiście. I tutaj jest Snapa. I dostałem Snapa. Witam was bardzo serdecznie, pozwólcie, że jeszcze tylko odczytam szybko. No, odpiszę tylko szybko, to ważne. Dobra, już lecimy z kolejnym konkursikiem dzisiaj. Podkładka nie w tą stronę, Andrucha. Jak mogłeś tak to zrobić? Rozpoczyna Kevin Bickner, drugie zawody w Rasnow. Zobaczymy. Ponownie jesteśmy na dużej skoczni, gdyż mała jest, no... Można powiedzieć w ciężkim stanie. Bickner rozpoczął daleko, 134,5. Przy bardzo wysokich ocenach za styl. No i zobaczymy, jak Naoki Nakamura nas zaskoczy dzisiaj. Czy może nie zaskoczy zbytnio? O, skoczy. Skacze to samo Nakamura. 126,5. Na razie drugie miejsce, no ale strata do Bicknera ogromna. Dawid Kubacki z dobrym trzecim. No Rasnow troszkę dla niego lepszy niż te inne konkursy w tym sezonie, więc może ta skocznia należy pod niego i to jest znowu dobry skok Dawida. 133 metry, 3,20, proszę państwa. To się nie zdarza codziennie. Kilen Bartol. No ale nie oszukujmy się, no daleko jeszcze Dawidowi do formy, w której chcielibyśmy go widzieć. Kilen Bartol za to wyskoczył jak Filip Skonopi z tym skokiem. 136. Ale on bardzo często tak robi. Mackenzie Boyd Klaus numerem 5. Ładny konkurs, pierwszy był. Ale wiemy, że u niego jest różnie, no ale dzisiaj będzie dobrze. Bardzo dobry skok, rzekłbym nawet. Czwarte miejsce Mackenzie'ego, no... Pozycja może nie jest super, skok był dobry. Johan André Forfang. Tak, ta sama historia z Forfangiem. Posypał nam się Norwek totalnie. I efekty widzimy właśnie na załączonym obrazku. Miejsce piąte, 131,5 metra tylko, chciałoby się rzec. Marius Lindvik. Norwek, zobaczymy jak pofrunie Lindvik. Uwaga, Lindvik, świetnie! Trzecie miejsce, no więc tutaj przed Dawidem, no ale 135 metrów to było raczej na drugie miejsce. 1/10 z Bicknerem przegrał. Myślę, że za noty. Jakub Wolny. Rozpoczynamy z wysokiego CT skoki, więc dzisiaj konkurs może być naprawdę niesamowity. Jakub Wolny. Nie będą to wysokie chyba noty. Choć są 19,5, 20 nawet. Czwarte miejsce Jakuba. No niewiele brakło do Lindvika, to tylko 40 punktu. Alex Insam. Zobaczymy jak Włoch. No jakby troszkę spóźniony ten skok, ale nie, myliłem się, ten skok bardzo dobrze był wykonany, położył się ładnie na narty w pierwszej fazie, w drugiej odpuścił, no i dzięki temu miał prędkość, która pozwoliła mu skoczyć na prowadzenie, 139,2 punkta nota, brawo. Timmy Zajc. Timmy, mamy nowego chyba lidera. 137,5 metra, no dzisiaj będziemy bić rekordy skoczni, tak podejrzewam. Chyba, że za chwilę warunki się odwrócą i to będzie pech dla tych reszty skoczków. Konstantin Schmidt. Konstantin, daleko, ale nie tak daleko, żeby być liderem. Czwarte miejsce Konstantina. Anze Semenić. Potrafi daleko skakać, o tym już nieraz nas informował, bądź ujawniał to, ale dzisiaj nie jest ten konkurs miejsce na razie 10, fatalne wręcz bym powiedział. Simon Amman. No Amman jakby się obudził na ten jeden konkurs. Zobaczymy jak w drugim też powinno być dobrze. Dobra parabola lotu i skok także dobry. Więc na razie 8 miejsce, myślałem, że będzie trochę wyżej. Rozdziela Polaków Wolnego i Kubackiego. No i Noriaki Kasai.
Saki Kasai Noriaki, brawo! Piękny skok i skakuje na razie na trzecie miejsce na Noriaki. Nakamura nadal zamyka. No i Halvor Egner Granerud. Zobaczymy, co zrobi Norweg. I to jest dobry skok znowu Norwega. Dziewiąte miejsce. No, znowu snap kolejny. Powinienem wyciszyć ten telefon, ale nie mogę, bo może w każdej chwili ktoś zadzwonić z bardzo ciekawą informacją. Etu Noisjainen. Bo nawet kurier może podjechać, więc wiecie, wszystko jest możliwe. Etu skakuje na... dopiero 11 miejsce. Ojajaj, zabolało trochę. Andreas Alamomo. No, Alamomo strasznie nierówny jak na razie. To też odzwierciedla pozycja w klasyfikacji generalnej. No i Alamomo teraz akurat dobry skok. Piąte miejsce. Nadal Zajc liderem i skacze Daikito. Daikito leć, Daikito i poleciał dobrze. Ale na 15 miejsce, no jest, wydawało się, że będzie troszkę dalej, wyżej znaczy się. No i Robin Pedersen. Co zrobi Robin? Oto jest pytanie. No, proszę bardzo, otoż mamy odpowiedź. Co zrobi Robin Pedersen? 138 metrów. Wielkie brawo dla tego skoczka, ależ tutaj pokazał klasę. Filip Sakala. No teraz dopiero dał zagadkę innym skoczkom. Co oni mają biedni teraz zrobić? O, Sakala tyle nie skoczy, nie ma opcji nawet. Dziesiąte miejsce Sakali jak na razie wyprzedza Jakuba Wolnego. No i Karl Geiger. O bracie, Karl Geiger jeszcze dalej. Ależ te noty przepiękne i nota 145,1. Ależ tutaj to rzucił Geiger teraz. Torpedę, Casey Larson. Ależ tutaj się podziało teraz. No tego się chyba nikt nie spodziewał. Nawet ja. I teraz Casey Larson, co on zrobi? No nie skoczy tyle, nie jest w stanie. 15 miejsce Amerykanina. 9 Bigner, nie zapominajmy. No i skacze Daniel Andre Tande. No dzisiaj festiwal skoków dobrych mamy, ale Tande psuje swój skok. Miejsce 20. No jest tylko lepszy od Forfanga, ale jest na szarym końcu. Co to oznacza dla niego? No brak awansu raczej do drugiej serii. Jewgeni Klimow. Nazarow już go przeskoczył, no ale co się dziwimy, zwycięstwo dało mu dużo. A Klimow teraz 18 miejsce zajmuje razem z Mackenzie Boitlausem. Zobaczymy, co zrobi Nazarow. Wczoraj świetnie, ale co będzie dzisiaj? Co będzie dzisiaj, panie Nazarow? No, miejsce 15, więc też szału nie ma. 19 Klimow, on 15. No, a przed nami jeszcze sporo emocji. Na przykład Stefan Laje taki. On potrafi daleko skakać. Zresztą Geiger skoczył dzisiaj daleko, więc on też może. I to jest bardzo dobry skok Stefana Laje. Miejsce trzecie, więc dzisiaj Niemcy w bardzo dobrym stylu na razie się pokazują. No i Junshiro Kobayashi. No, Junshiro nie jest już na takiej torpedzie, żeby móc skakać na tak wysokim poziomie, no ale może coś jeszcze uda się. To był skok na 6 miejsce w tej chwili Junshiro, Noriaki 7, a jeszcze teraz Ryoyu Kobayashi. No Ryoyu jakby zaczął w końcu czuć te skoki. No i teraz zobaczmy, ile skoczy Ryoyu. On też potrafi daleko, jest daleko, ale miejsce drugie, więc tylko za Geigerem. Ryoyu Kobayashi znowu może być dobry konkurs dla tego skoczka. Piotr Żyła. Dobry skok Piotrka. Miejsce czwarte Piotrek Żyła, brawo. No to teraz Kamil Stoch to samo poprosimy i będziemy naprawdę zadowoleni jak na razie. O,
Oj, Kamil, troszkę jakby tutaj ten lot niezbyt spokojny i to jest skok na 20, dopiero szóste miejsce Kamila. O matko, to jest brak awansu dzisiaj, nie oszukujmy się. Robert Johansson. Johansson to samo. Ten sam błąd, co Kamil Stoch popełnił na progu. No i obydwaj odpadną. 30 miejsce w tej chwili właśnie Johanssona. Władimir Zografski. Dzisiaj raczej Piotrek powinien przed Kamilem w generalnej klasyfikacji być znowu. No, Zografski dobry skok. Miejsce 9, więc on zrobił swoje. Czekamy na resztę, co zrobią jeszcze. Peter Preutz między innymi. Oj, Peter Preutz, to nie będzie dobry skok. Chodź, do końca ciągnij, proszę. 13 miejsce wydłukał Peter Preutz jeszcze. A wydawało się po tym wyjściu z progu, że będzie kiepsko. No, mylne jednak to było. Clemens Leitner. Też bardzo podobnie do Petera. Ale już to już jest 19 miejsce. No, widzimy jaka tu jest różnica. Niby pół metra tylko, a to jest duża różnica. Kilian Payer. Oj nie. Tu raczej nie liczymy się, Kilian, w walce dzisiaj. 31 miejsce dopiero, no nie oszukujmy się. Nie ma tutaj zbytnio dużych szans. Filip Aschenwald. No, Leitner zawalił. Aschenwald podobnie skoczył. 24 miejsce, więc jeszcze dalej jest od właśnie Leitnera. No i Michael Heiberg. Nie polubiał się z tą skocznią. Ale może zmieni zdanie dzisiaj. Zobaczymy. No, dzisiejszy skok lepszy. Ósme miejsce skakuje Heiberg razem z Junshiro Kobayashi. No, troszkę go skrzywiło w tej pierwszej fazie, ale jak widać, wyszedł z tego ogromną ręką. Richard Freitag. Oj, Niemcy dzisiaj na fali. I to wszyscy. Oj, Richard Freitag, gdyby się położył na te narty jeszcze. A tak, 18 miejsce. To z tego Geiger prowadzi. Wiktor Polasek. Oj, dobry skok Polaska. Ale zależy jeszcze od not. Noty nie za wysokie i dlatego też szóste miejsce. 137 punktów. Gdyby miał wyższe noty, mógłby tu na podium wlecieć jeszcze. Niko Kyto-Saho. O nie, Niko nie. Widać, że jemu ta skocznia nie podpasowała od początku. Oba konkursy bardzo słabe i ten również. No niestety. Szkoda. Stefan Hula. Oj, Stefanek dzisiaj zdecydowanie lepiej. I wskakuje na czwarte miejsce razem ze Stefanem Laje i Piotrkiem Żyłą. Brawo. Yukiya Sato, ostatni Japończyk pierwszej serii. Zobaczymy, jak odpowie Yukiya. No, Yukiya. Nie. To jest chyba brak awansu według mnie. 36 miejsce, dokładnie. No, w tej chwili na 30 jest Dawid Kubacki, więc też będzie ciężko awans. Jeszcze trochę tego przed nami jest. Markus Eisenbichler między innymi. Zobaczymy, jak Markus dzisiaj skoczy. No, na awans skoczył, tak mi się wydaje bynajmniej. 13 miejsce, spokojnie na awans. Więc tutaj jest bezpieczny. Schlierenzauer, no, on ostatnio plami te swoje skoki. No, ale może dzisiaj się obudzi i na to wychodzi, że się obudził, bo to był bardzo dobry skok Schlierenzauera i skakuje nawet na 10 miejsce razem z Heibeckiem i Junshiro Kobayashi. No i Aleksander zniszczał. No, Olek, odblokuj się w końcu. To może być ten konkurs, to może być ten konkurs. Jest bardzo dobry skok Olka i wskakuje na czwarte miejsce, więc mamy trzech Polaków na czwartym miejscu. Brawo! Stefan Kraft. Spójrzmy, co zrobi ten Austriak.
Jak wiemy, jest zdolny do wielu, wielu skoków i to pokazuje Stefan Kraft. 138,5 metra i skakuje na drugie miejsce tylko za Karlem Geigerem. Maciej Kot, no teraz pogoń. Zobaczymy, czy Maciej Kot tutaj jest w stanie. No i nie, dzisiaj Maciek niestety nie. Dzisiaj Maciek sobie odpocznie od drugiej serii. Zdecydowanie 45 miejsce dopiero, ajajaj. No to Roman Kołderka, zostało trzech. No Maciek Kot, jeżeli ci troszkę dużo punktów zdobędzie ta pierwsza czwórka, piątka, no to mogą odlecieć. Trzecie miejsce Kołderki. Kołderka nie poddaje się. Jedna dziesiąta za Kraftem. No i teraz Jan Herr i Daniel Huber. Ta dwójka jest nieobliczalna. Nieobliczalni są. Ale Herla chyba nie zobaczymy w drugiej serii. A jednak 23 miejsce jest. Więc będzie w drugiej serii, ale trzeba będzie odrabiać. Ale czy Huber wykorzysta te potknięcie rywali? Zobaczymy. No nie wykorzystał. 17 miejsce Daniela Hubera, ale jest awans w końcu do drugiej serii, więc będzie mógł się w drugiej serii odkuć. No a po pierwszej serii mamy dosyć niespodziankę, bo prowadzi Karl Geiger z przewagą 2,3 punktu nad Stefanem Kraftem. Trzeci jest Roman Kołderka, który traci do Krafta 1,1 punktu. Później naprawdę mamy ścisk. Ryoyu Kobayashi czwarty, piąty Robin Pedersen. Na szóstym miejscu mamy czterech skoczków. Stefan Laje, Piotr Żyła, Stefan Hula i Aleksander Zniszczow. Dziesiątkę zamykają dwóch skoczków. Zajc i Polasek. Tak to się przedstawia w drugiej serii. Oprócz trójki Polaków, którą widzimy w dziesiątce, zobaczymy również Jakuba Wolnego na 29 miejscu, no ale mamy na 30 miejscu dwóch skoczków, więc dzisiaj ktoś nie zdobędzie punktów, tak na to wychodzi. No cóż, niestety Dawid Kubacki 37, Kamil Stok 41, no a Maciej Kot 48. No i lecimy z tą drugą serią. Granerut rozpocznie, 135 pierwszy było, no i zobaczymy, czy poprawi się, a może po prostu następni zepsują. No na razie wychodzi na to, że Granerud skoczył chyba swoje. 133, no 2 metry bliżej, no niższe chyba noty też za styl. No i zobaczymy, jak odpowie Clemens Leitner. No Leitner zdecydowanie lepiej. 135,5 przy wysokich ocenach za styl, no obejmuje prowadzenie z dosyć sporą przewagą nad Halvorem. Jakub Wolny, 29 po tej pierwszej serii jest. No ale trzeba dobrze skoczyć. Ojojoj, to wyjście z progu nie napawa mnie optymizmem, ale myślę, że skok na drugie miejsce był. No niewiele, pół punkta tylko przed Halvorem, ale jest. Filip Sakala. Filip Sakala, jakby zbyt wczesne wyjście z progu. I chyba mamy pierwszego przegrańca. 131,5, czwarte miejsce za Granerudem ląduje. No i Granerud chociaż ten punkcik ma jak na razie. Richard Freitag. Czym to zrobi Richard Freitag? Daleko, prowadzenie. 136,5, metr się poprawił. Noty nadal nie za wysokie, no ale prowadzi. Marius Lindwig. No, jego skok był dobry w pierwszej serii, wydawałoby się, no ale potem skakali również daleko. Teraz skakuje na trzecie miejsce, więc Leitner kolejne miejsce podnosi się. Kevin Bickner. Punkty będą dla Bicknera, ale ile? Zobaczymy. No na razie skoczył chyba na drugie miejsce, tak mi się wydaje, na trzecie jednak. Przegrał pół punktu z Leitnerem jeszcze, więc Freitag i Leitner kolejne miejsce w górę. Jan Herl, wicelider Pucharu Świata. Dobry skok, ale na trzecie miejsce, 0,2 do Leitnera brakło. No ale skok był dobry, nie był zły. Konstantin Schmidt.
Teraz będziemy czekać na Hubera, a potem już na tę parę Kołderka i Kraft. No, Konstantin Schmidt, no nie był to daleki skok. Piąte miejsce jeszcze za Bichterem wylądował Niemiec. No to Peter Preutz. Czekamy, jak odpowie Słoweniec na te skoki kolegów przeciwnych nacji. No, odpowiedział prowadzeniem. Brawo, Peter. 136,5. No w końcu jakieś konkretne skoki w wykonaniu Petera. Andreas Alamomo. Jedyny Fin, który jest w drugiej serii dzisiaj. Oj, ale dzisiaj bez punktów będzie. No popsuty drugi skok totalnie. 11 miejsce ostatnie. No będzie ciężko tutaj, żeby ktoś gorzej skoczył. Thielen Bartol za to ma szansę dzisiaj Dawida z powrotem wyprzedzić chyba, nie? Chyba, że on był przed Dawidem. No, ale ten skok nie będzie dobry. Więc dużo tutaj nie uzyska. Na razie 10 miejsce. Tylko przed Sakalą i Alamomo. Przed Sakalą 30 punktu. No, to też ma szczęście. Noriaki Kasai. Oj, Noriaki, to będzie dobry skok. To będzie bardzo dobry skok, ale nie na lidera. Miejsce trzecie. Za Freitagiem jeszcze wylądował. No, Freitag też daleko skoczył przy dobrych ocenach. Markus Eisenbichler. Najwyżej jest Niemców w generalnej klasyfikacji, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj na razie nie jest w dobrej dyspozycji. I ten skok na szóste miejsce dopiero. Razem z Wiknerem, za Herlem jeszcze wylądował. No to teraz Daniel Huber musi być wyżej od Herla. To jest pierwszy prognostyk dla niego. Będzie wyżej, będzie liderem jak na razie. Brawo dla Hubera. 138 metrów, wysokie oceny za styl. No to był świetny skok w wykonaniu Hubera, nie oszukujmy się. Władimir Zograwski. Zobaczymy, czy Zograwski też odpowie takim dalekim lotem. Oj tak, i chyba mamy lidera. Jednak nie, pół punktu przegrał z Huberem. No wydawało się ten skok w tym pięknym stylu w dodatku, no ale Huber też wcale złych not nie dostał. Junshiro Kobayashi. Nie. Miejsce czwarte. To też jest niezłe miejsce, no. Wiadomo, chciałoby się prowadzenie, no ale nie można mieć wszystkiego. Michael Heibeck. Też taki sobie ten skok, ósme miejsce za Leitnerem razem z Herlem, więc no źle nie skoczył Heibeck, ale chyba spodziewamy się po nim więcej. Gregor Schlierenzauer. No Schlierenzauer nie zagrozi tu liderowi. Szóste miejsce Schlierenzauera, ale punkty są, no i jakieś ustabilizowanie tej formy swojej. Alex Insam. No a Huber zbliża się do dziesiątki już. Zobaczymy, jak Insam skoczy. No nie. To nie jest skok na to, żeby być w czołówce. 15 miejsce dopiero Insama. Ajajaj. Timi Zajc. Zaczynamy dziesiątkę. Za chwilę Huber może być już w dziesiątce. To by było dopiero dosyć sensacyjne, bo nie spodziewałem się, że może on być. A tu proszę. Timi Zajc psuje swój skok. Miejsce 17 dopiero. No w ogóle Peter Preutz trzeci jest na razie. Tak na nawiasie. No i Wiktor Polasek. Wiele od niego zależy. Jak skoczy dalej od Hubera, to będzie przed nim. A to oznacza, że nie będzie go w dziesiątce. Być może. Ale nie skoczył, więc Huber już w dziesiątce melduje się. Ósme miejsce Polaska dopiero. No i teraz Stefan Laje. Teraz rozpoczynamy batalię. Stefan Laje raczej tutaj nie zabłyśnie na prowadzeniu, choć drugie miejsce, 0,4 punktu brakło mu tylko do Hubera, ajajaj, Piotrek Żyła, no Piotrek, dawaj. O, Piotrek powinien to skoczyć, tak mi się wydaje, to wyjście z progu było piękne, ależ czwarte miejsce, noty, ale Kanadyjczyk, no. Szwajcar dał ładną notę, ale Kanadyjczyk już nie, choć one odpadły, no ale brakło ocen. Stefan Hula.
zawodnik, dziesiątki Pucharu Świata, nie oszukujmy się, no ale znowu druga seria popsutet. Choć nie tak bardzo, wydawało się, że będzie gorzej. Ósme miejsce Stefana Huli, tuż przed Steven Sauerem. No i teraz Aleksander zniszczą, ale Huber ucieknie znowu Harlowi. O matko, boli. Boli i to bardzo boli. Zobaczymy, co zrobi zniszczą. Czy obejmie prowadzenie przed Huberem? No nie wiem. Na styk, czwarte miejsce. Jezu, wszyscy Polacy poza poza trójką. Nie, jak to się dzieje? Ścisk w czołówce jest straszny. Robin Pedersen. Piąty po pierwszej serii. Ale drugiej serii już takiego dobrego wyniku nie będzie. Oj, trzecia dziesiątka wita. 20 na razie, o matko jedyna. Norwezy się sypią wszyscy. No i Ryoyu Kobayashi. No świetnie tu skacze w Rosnowie. Ale czy dzisiaj... O nie. O nie. Zbyt wczesne wyjście z progu. Efekt 25. W tej chwili miejsce. Co oznacza, że Huber jest za chwilę będzie na podium. Roman Kołderka. No jak ona, bo Kraft go nie przeskoczą, to chyba nikt go nie przeskoczy dzisiaj. Zobaczymy. Roman Kołderka. No na styk wszystko. Piąte miejsce! Nie wierzę w to, co tu się dzieje razem z Żyłą. No to Kraft. Ostatnia nadzieja. Nie. On tego też nie przeskoczył. Drugie miejsce, 20 za Huberem! O matko jedyna, więc Huber chyba to wygra, tak podejrzewam. Karl Geiger ostatni. Karl! Karl Geiger, więc Huber nie wygrywa tego konkursu, a wygrywa go Niemiec. Karl Geiger, który... No, zdecydowanie pomogła mu ta przewaga z pierwszej serii. Dzięki temu dzisiaj zwycięża. 283,8. Huber drugi, 278,6. Trzeci Stefan Kraut, 278,4. Czwarty Stefan Laje. Więc no, pierwszy Niemiec, później dwóch Austriaków i znowu Niemiec. Piąty Zograwski, szósty zniszczą, siódmy Żyła razem z Kołderką. Dziewiąty Peter Preuss, dziesiątkę zamyka Junshiro Kobayashi. Dalej Polacy, 12 Stefan Hula, nieźle. 25 Jakub Wolny, no a bez punktów dzisiaj Andra Salamoma, a trzech ostatnich to Ryoyu Kobayashi, Tilen Bartol i Filip Sakala. Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Świata. No Daniel Huber, Daniel Huber oddala się totalnie od przeciwników, jest na prowadzeniu 729 punktów. Dalej Roman Kołderka 642, trzeci Jan Herl 629. Stefan Kraft dobija tutaj 603 i będzie batalia niesamowita. Piąty zniszczał już dosyć taki konkretnie. No, do Krafta jeszcze nie traci dużo, ale do takiego już właśnie Hubera robi się powoli już prawie 200 punktów. Jeszcze nie ma, ale powoli się to zaczyna robić. Szósty Maciej Kot, siódmy Schlierenzauer, ósmy Eisenmichler, dziewiąty Hula, dziesiątkę zamyka Sato. Tak to w tej chwili wygląda. No... Na dole chyba się nic nie zmieniło, a jednak się zmieniło. Nakamura ostatni, Kubacki przedostatni, Bartol 47. No troszkę się tu... Gdzie jest w ogóle... A nie, Bickner jest ostatni jednak. No właśnie, coś mi tutaj brakowało jednej osoby. Ostatni jest Bickner, przepraszam bardzo. 9 punktów tylko traci do Nakamury już teraz, więc tutaj robi się coraz ciekawiej. No a ja w tym momencie żegnam się z wami. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie. No i cóż, widzimy się prawdopodobnie za tydzień w kolejnym odcinku. Żegnamy się teraz nowym. Bardzo miła skocznia. Pierwsze zawody były strasznie chaotyczne. Drugie były naprawdę bardzo przyjemne i bardzo dalekie skoki oglądaliśmy. Więc tak, trzymajcie się do następnego. Na razie i hej!